Ostatnio mamy do czynienia z takim, zwłaszcza w kręgach tej prawicy, takiej bardziej religijnej, chrześcijańskiej oczywiście, mamy do czynienia z takimi próbami wybielania średniowiecza. Mówi się o tym, że średniowiecze w zasadzie wymyśliło wszystkie wynalazki i tak dalej. Wpadło na te wszystkie wynalazki i było epoką wielkiego postępu, a nie tak jak się wydaje, no właśnie tymi wiekami ciemnymi. Zresztą zabawna sprawa, wieki ciemne się czasem wydziela jako odrębna, w ogóle odrębną jeszcze epokę, która by trwała od upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego V wiek do powiedzmy X wiek, a później mamy takie zwykłe średniowiecze. No ale czasem się mówi wieki ciemne na całość. Zresztą tak mówił Nietzsche, który w ogóle wymyślił to powiedzenie wieki ciemne, wieki jasne, podzielił ludzkość na wieki jasne, czyli wieki rozwoju, takie jak starożytność, renesans, oświecenie, których następował postęp i dominował optymizm co do możliwości rozwojowych człowieka i cywilizacji, no i wieki ciemne, gdzie to zwątpienie panowało, czyli jak barok, jak romantyzm, jak średniowiecze i tak dalej. Oczywiście jest to uproszczenie, bo na przykład barok moim zdaniem był epoką dosyć postępową. W końcu wtedy nastąpiła rewolucja naukowa, która w ogóle umożliwiała oświecenie. Natomiast w przypadku średniowiecza wydaje mi się, że jednak Nietzsche miał rację i te próby wygładzenia średniowiecza i uczynienia go bardziej atrakcyjnym i zrobienia mu bardziej optymistycznego imidżu, czy też imażu, są rzeczami troszkę no, skazanymi na porażkę. Otóż mówi się, że oświecenie wszystko wymyśliło. Problem polega na tym, że tak samo jak później rewolucja naukowa epoki baroku, renesansu i oświecenia, właściwie rozwój dokonywał się nie na uniwersytetach, którymi pysznią się właśnie mediewiści. Mediewiści lubią i w ogóle miłośnicy, filiomediewalni, historycy i humaniści lubią pisać o tym, że swoją drogą zabawna sprawa, filiomediewalny humanista, no ale są i tacy, dlatego że humanizm jest wynalazkiem renesansowym, czyli antropocentryzm. Bóg przestaje być miarą świata, człowiek zaczyna być miarą świata, no ale mamy humanistów, którzy lubią średniowiecze. I uważają, co ciekawsze, że to średniowiecze jest właśnie było takie fajne, rozwojowe. No więc wydaje mi się, że oczywiście oni racji nie mają. Otóż średniowiecze jest niestety tym wiekami ciemnymi i tu nie chodzi nawet o to, że czy ta inkwizycja zabiła tyle i tyle ludzi, ale chodzi o to, że te osławione uniwersytety, które powstały w średniowieczu, no i rzeczywiście powstały w średniowieczu, ten główny zrąb uniwersytetów, no i później także w następnych epokach już powstawały, to te uniwersytety za bardzo nie miały wpływu na aż takiego, jak nam się wydaje, na postęp na przykład naukowy, czy takiej wiedzy aplikowalnej. Dlatego, że były one niesłychanie opanowane przez retorykę, czyli puste raczej zabiegi, przez logikę, tutaj chyba najlepszy element, jaki zawierały w sobie, i przez oczywiście teologię. To największy problem, czyli nie było rozdziału między religią i nauką de facto. To jest największy problem, czyli nie było ideologicznej wolności studiowania wbrew pozorom. Także oczywiście wielu by się teraz ze mną by nie zgodziło, mówiłoby, że Kościół starał się wykorzystać nauki Arystotelesa i żeby udowodnić, Tomasz z Akwinu starał się racjonalnie uzasadniać wiarę, ale tak naprawdę wielki problem trwał nadal, dlatego że nie można było tak sobie po prostu zgłębiać epikureizmu, albo nauk Pelagiusza, albo Celsusa, albo Lukiana, albo i mnóstwa innych filozofów, których Kościół nie trawił, bo nie pasowali tego obrazu świata. Także żadnej wolności badawczej nie było, a rozwój następował w akademiach i wśród raczej tego pierwiastka arystokratycznego, ludzi, którzy mieli czas i myśleli w sposób niekonwencjonalny, często mieli na tyle pieniędzy i niezależności, że mogli gwizdzeć na to, przynajmniej w zaciszu własnych pałaców, na to, co Kościół o tym wszystkim myśli. A później z tych prywatnych akademii powstają eksperymenty Galileusza, Leeuwenhoeka,
Newtona i tak dalej, i tak się rodzi nowoczesna nauka, wcześniej jeszcze Bacon i tak dalej. To wszystko ma miejsce w wieku XVII tak naprawdę, ale pierwsze takie rzeczy tutaj no, mamy do czynienia także z wieku XVI. Jeśli chodzi o samo średniowiecze, czy samo średniowiecze coś odkryło? No, można powiedzieć, że trochę zaczynało odkrywać, ale od razu, gdy zaczęło odkrywać, to przestało być średniowieczem. Także to jest pierwszy problem z średniowieczem, jeśli chodzi o jego wizję jako epoki rzekomo postępowej. Drugi problem to jest to, że wiele wynalazków, jakie głosi się, jakie ogłasza się jako średniowieczne, europejskie, tak naprawdę przybyły na przykład z Chin, na przykład Homonto. Homonto jest wynalazkiem chińskim. Bardzo wiele wynalazków, jakie uważa się za średniowieczne, na przykład dotyczące uprawy roli i różnych usprawnień tego rodzaju, pochodzi z Chin. Tak jak w starożytności, na przykład i systemy irygacyjne, koło wodne i tak dalej, powstają mniej więcej w tym samym czasie w starożytnym Rzymie, jak i w Chinach, tak później w średniowieczu i jeszcze wczesnym renesansie, aż do wieku XVII, no ale zwłaszcza w średniowieczu, cywilizacja chińska jest tą, zwłaszcza czasów Tangów i wczesnych Mingów, jest tą, która nadaje jakby światu wiedzę, daje światu wiedzę naukową, natomiast Europa chrześcijańska jedynie bierze. To się zmienia w czasach Galileusza, który wymyśla współczesną teorię naukową, i wtedy Europa wychodzi na prowadzenie, ale to jest dopiero połowa wieku XVII. Także widzimy, że tak jak w starożytności idziemy łeb w łeb z Chinami, tak rzeczywiście średniowiecze jest epoką, kiedy Europa jest prowincją kulturową, prowincją naukową. Był ten moment do XII wieku, kiedy Bagdad i świat muzułmański wyzdawał się jeszcze doceniać nauki starożytnych Greków, ale to także zamarło. Podobnie było właściwie z Europą, tylko najbardziej praktyczne wynalazki tutaj były rozwijane. Na przykład, weźmy na przykład sztukę żeglowania. Specjalnie nie rozwinęła się ona od starożytnego Rzymu do wieku na przykład XIV, także wręcz przeciwnie. Wszystkie instytucje podupadły, rozumienie prawa podupadło i tak dalej. Średniowiecze zasadniczo jest to czas, kiedy o wszystkim decydują bandyci zwani rycerzami i chłopi się do nich garną, żeby ich nie zabili inni bandyci zwani rycerzami. Także wtedy powstają różne ideologie szlacheckie, które miały na celu zagwarantowanie jakiegokolwiek ładu. Także średniowiecze nie było epoką żadnego rozwoju i nie należy w ten sposób tego postrzegać.